Każdy z nas słyszał hasło, by zadbać o swoje finanse. W XXI wieku można by powiedzieć, że stało się to rzeczą oczywistą, natomiast patrząc na pewne dążenia, czy to zobaczymy na określone grupy polityków, czy generalnie na pewne tendencje, które napływają też z innych krajów, można zadać pytanie, czy aby na pewno musimy dbać o swoje finanse, nie wspomaże nas państwo, jakakolwiek inna organizacja. O tym, czy to hasło jest jeszcze na czasie, chciałem porozmawiać z Piotrem Grelą, Dinapoli Expert. Witaj, Piotrze. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie państwa. Cześć ponownie po dłuższej przerwie. Piotr, powiedz mi, jak ty w ogóle odbierasz hasło w stylu zadbaj o własne finanse? Co to dla ciebie znaczy? Ja dbam o własne finanse prawie całe swoje życie, od studiów począwszy wiele, wiele lat temu, które skończyłem. Jest to dla mnie zupełnie naturalne, w związku z tym przyszedł okres czasu, kiedy wiele rzeczy zmieniło się, zapewne bezpowrotnie, i wydaje mi się, że to jest moment dla tych, którzy wkraczają dopiero w drogę, nie wiem, inwestycji albo też budowania swojego biznesu, aby tak naprawdę wykorzystać tę sytuację, wykorzystać możliwości, które kreuje rynek, i poszerzyć swoje umiejętności. Tak? Dbanie o własne finanse to jest tak naprawdę, oprócz tego zbudowana jest realna gospodarka, to jest tak naprawdę obserwowanie zdarzeń, które dzieją się na rynkach, i wykorzystywanie dla własnych interesów bądź prowadzonej przez siebie firmy. Tak to rozumiem i wydaje mi się, że zbyt mało temu aspektowi chociażby nie wiem, nauki czy też poznawania jest poświęcane czasu w czasie edukacji, gdzie ludzie nie zostają w zasadzie poinformowani, nie są doinformowani, że jest wiele instrumentów, możliwości, które dzięki którym mogą w jakiś sposób kontrolować własny budżet, bądź też nawet korzystać z nadarzających się okazji rynkowych. Tak to po części pojmuję, odpowiadając pokrótce na pytanie. Tu chciałbym też od razu wyjaśnić, żeby też nie było żadnych wątpliwości, co dokładnie miałem na myśli. Chodzi mi mianowicie o to, że w XXI wieku, patrząc na to, jak kształtuje się obecnie jakby pewne tendencje, mam na myśli chociażby powrót do pewnego planu w tworzeniu na przykład dochodu gwarantowanego. Dochód gwarantowany. Dodatkowo mówimy o różnego rodzaju pomocy państwa, to na przykładzie polskim, pomoc państwa dla osób wielodzietnych, różnego rodzaju też projekty, które czasem nie mają zbyt wiele wspólnego z jakąś efektywną gospodarką, tylko bardziej z pewnym nabijaniem swoich słupków poparcia. Natomiast niemniej jednak bez względu na politykę widzimy, że takie dążenia są. Też widzimy to na Zachodzie, że pewne takie plany odnośnie większego zaangażowania państwa w sferę życia obywateli też jakby zyskuje na poparciu. I czy trochę w tym można powiedzieć, że pod koniec XX wieku upadła idea socjalistyczna, czy też wręcz komunistyczna, natomiast widzimy, że w XXI wieku z powrotem wracamy gdzieś do tych idei. Głównie one są, pojawiają się w państwach, które były spoza tego bloku sowieckiego. I w związku z tym powstaje pytanie, czy aby te dbanie o własne finanse, że my musimy zadbać, bo nikt o nas nie zadba, czy to jest jeszcze na czasie, biorąc pod uwagę te dążenia do kontrolowania tych różnych aspektów obywateli, plus jeszcze właśnie wychodzenie z pomysłem różnego rodzaju pomocy. A zdecydowanie tak. Bez względu na to, w jakich czasach będziemy, tak? Oczywiście to, co wydarzyło się w tym roku, może być przyczynkiem, początkiem zmiany pewnych spojrzenia na gospodarkę i na zaangażowanie państwa. Otoczenie większą pomocą ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.
To jest rola państwa, po to przedsiębiorcy płacą podatki i nie widzę z tym kłopotu. Ja jednak jestem zdania, że wolny rynek wiele rzeczy potrafi korygować. Natomiast nie uciekam od idei, pomysłu jakiejś opiekuńczej formy państwa. Natomiast nadal sądzę, że gospodarka wolnorynkowa powoduje i kreuje możliwości dla ludzi. Ale bez względu na to, w jaki sposób potoczą się losy krajów i w jaki sposób, czy też zmieni się trochę sposób zarządzania tą gospodarką, nie ma to znaczenia, jeżeli chodzi o nas samych. Tak? Tak naprawdę w tych zmieniających się warunkach powinniśmy szukać możliwości dbania o własne finanse. Co tu mam na myśli? Wykorzystywanie czasu do zdobywania umiejętności, wykorzystywanie możliwości rynkowych, tak? Ale nadal w ramach możliwości, które rysują się wokół nas, tak sądzę, każdy czas jest dobry. Zgadzam się, że ta era takiej rozpędzonej gospodarki wolnorynkowej może dobiegać końca. Natomiast to generalnie z punktu widzenia jednostki indywidualnego inwestora zupełnie nie zmienia obrazu czy też sytuacji. Też pamiętajmy o tym, że przyglądając się na przykład takim bardzo prostym aspektom, jak chociażby inwestowanie na giełdzie. Jeżeli stwierdzamy w pewnym momencie, że my chcemy inwestować na giełdzie, chcemy w pewien sposób z tego żyć, co jest oczywiście niebagatela bardzo trudnym zadaniem, natomiast niemniej jednak, jeżeli stwierdzimy, że chcemy to robić, to też mamy tutaj prosty przykład. W sytuacji, kiedy na przykład jesteśmy osobami niezatrudnionymi, pobieramy różnego rodzaju świadczenia, etc. Tego rodzaju świadczenia są zwolnione z opodatkowania. Natomiast w sytuacji, kiedy byśmy stwierdzili, nie będziemy pobierali żadnych świadczeń, będziemy żyli z inwestowania na giełdzie i dajmy na to, że zarobimy, oczywiście zarobimy 100 tysięcy złotych, to w pewien sposób naturalne dla nas zapłacenie podatku. Natomiast jeżeli zarobimy 10 zł w ciągu roku, również za to musimy zapłacić podatek. I tu właśnie widzimy tu pewnego rodzaju paradoks, że z jednej strony państwo, to już od dawien dawna, każde właściwie państwo idzie w stronę takiej właśnie opiekuńczości, że kiedy stwierdzamy, że prosimy o pomoc, chcemy być różnego rodzaju datki otrzymać, wówczas je otrzymujemy, natomiast kiedy stwierdzamy, że chcemy wziąć sprawy we własne ręce, no to w tym momencie jakby automatycznie jesteśmy obciążeni różnego rodzaju podatkami oraz kosztami prowadzenia tego biznesu. Jasne. Natomiast ja tak naprawdę nigdy nie zastanawiałem się nad tematem obciążeń podatkowych. Tak? Jeżeli one istnieją z jakiejś przyczyny, a nigdy tak naprawdę nie miałem do czynienia z polityką i stoję daleko od niej. Natomiast w każdych warunkach, oczywiście stawki podatkowe mogą się zmieniać, będą zmieniać się rządzący, będą zmieniać się pomysły na gospodarkę i przez ponad prawie w tej chwili 25 lat inwestowania różne rzeczy działy się na rynkach, czy to w Polsce, czy za granicą, kiedy to robię, czym się zajmuję. Więc tak naprawdę nie ma to znaczenia. Jeżeli zdamy sobie, to jest wypadkowa, tak? To jest część, która jest nieodłączna temu. Oczywiście możemy mówić o optymalizacjach, jakichś elementach związanych z możliwościami, które daje nam prawo. Natomiast z punktu widzenia korzyści dla siebie samego, dla rozwoju własnego, dla próby kierowania własnym życiem, kontrolowania jego w jakiś sposób, czy też nawet spraw osobistych, czy oczywiście finansowych, to tak naprawdę nie powinno mieć dla nas znaczenia. Tak, jeżeli zaczniemy oczywiście zastanawiać się nad tym, w jaki sposób mówić o podatkach, nie tworząc jeszcze przychodu, to tak naprawdę nigdzie jeszcze nie jesteśmy, tak? Nie rozpoczęliśmy. Myślę, że to jest część, z którą na całym świecie każdy musi się zmagać. Są podatki w jakiejkolwiek wysokości.
prostu trzeba je zapłacić i już. Trudno, jeżeli nawet ktoś jest, zawsze była i będzie pewna nierówność społeczna, bez względu na to, w jakich czasach żyjemy. Tak naprawdę, oczywiście nie powinniśmy być obcy kwestii związanej z pomaganiem. To wszystko zależy od nas i tego, w jaki sposób zostaliśmy ukształtowani, wychowani. Natomiast bez względu na to, powinniśmy według mnie robić swoje, tak, zadbać o to, żeby móc budować swoją przyszłość, tak, poprzez własne inwestycje i bez względu na to, jakich warunkach podatkowych będziemy albo żyjemy, albo będziemy w przyszłości żyli. Tak mi się wydaje. To jest oczywiście jeden ten aspekt, czyli właściwie pierwsza strona medalu, czyli patrzenie na różnego rodzaju budowanie swojej zamożności pod kątem tak zwanej opłacalności, czyli na ile mi się opłaca startować z własnym biznesem, na ile opłaca mi się wziąć sprawy we własne ręce. Druga strona medalu to jest, kiedy stwierdzimy, że faktycznie chcemy zaangażować się w tworzenie swojego dobrobytu i kwestia powstaje, na ile tak naprawdę jesteśmy też ograniczeni przez czynniki zewnętrzne. Chociażby prostym przykładem może być interwencja ESMA, która też ograniczyła dźwignię finansową. I to oczywiście, czy ta dźwignia finansowa została ograniczona do słusznego poziomu, to jakby to nie jest też meritum naszej rozmowy. Nie jest jakby tutaj też celem wyjaśniać, bo jedni powiedzą, że to jest wystarczająca, drudzy powiedzą, że nie wystarczająca. Natomiast to pokazuje nam, że generalnie, jeżeli chcemy użyć różnego rodzaju instrumentów finansowych, chcemy użyć rynków kapitałowych do budowania naszej zamożności, no to jesteśmy jednak skazani na różnego rodzaju aspekty właśnie prawne, które mogą pojawić się gdzieś po drodze. I w tej sytuacji ktoś może w ogóle na przykład w pewnym momencie stwierdzić, a dlaczego by tym detalistom na przykład nie odciąć dostępu do instrumentów lewarowanych? I wtedy już mamy znacząco ograniczone możliwości. Oczywiście świat finansów, tak, przyczynił się do wielu po drodze sytuacji rynkowych, tak, to załamań giełdy, później recesji, z jakimi mieliśmy do czynienia chociażby przez jakiś moment w 2008 roku. Oczywiście według mnie pewnego rodzaju kontrola nad tym rynkiem powinna istnieć. Po to mamy chociażby z nazwy rynki regulowane, między innymi, gdzie jest jakieś ciało, które, jakaś instytucja, która czuwa nad tym rynkiem. To jest według mnie, jeżeli odpowiednio jest to zrobione, to nieco jest korzystne dla inwestorów, chroni w jakiś sensie ich interesy. To, co wszystko się wydarzyło, to tak naprawdę było nagięcie rzeczywistości pod zgodą, czy przy zgodzie rynku, tak, czy też instytucji nadzorujących, albo nie nadążenia w pierwszym momencie nad zrozumieniem, co się dzieje. Z tego punktu widzenia nie uważam, że to jest wielki problem. Oczywiście trudno tutaj znajdować za i przeciw odnośnie zmniejszenia dźwigni finansowej. W każdych warunkach według mnie inwestorzy mają szanse i możliwości. Ja zawsze powtarzam, że rynki finansowe będą nawet jak nas nie będzie. Tak? Świat wokół tego istnieje, w jakiś sposób będzie nadal ewoluował. Rynki pozostaną, może zmieniać się ich struktura. Oczywiście mogą być wprowadzane ograniczenia w okresie dekoniunktury, recesji, a później znowu przyjdzie czas odmrożenia. Tak było i tak pozostanie. W związku z tym my powinniśmy być aktywni, poszukiwać i zastanawiać się nad tym, śledzić i próbować wykorzystywać te okazje do rozwoju nowych biznesów, tak? Czy też być może inwestowania bezpośrednio na giełdzie, co ja sam czynię. Stąd to tak naprawdę bez względu na jakie czasy trafiamy, tak? Nie ma według mnie znaczenia. Sprawa kontroli, jakichś regulacji rynków nie jest zła z punktu widzenia inwestora.
Oczywiście, jeżeli doszłoby do zamknięcia rynków totalnie, no to zupełnie mamy zabraną możliwość zarabiania na rynkach finansowych. Według mnie nie jest to możliwe i to jest najlepszy wehikuł rynkowy do wyznaczania ceny rynkowej. Rynek sam oczyszcza się poprzez ten fakt po prostu. A powiedz mi proszę Piotrze, od czego powinniśmy zacząć nasze dbanie o finanse, twoim zdaniem? Każdy z nas zapewne powinien wyrobić sobie jakiś sposób, jakiś styl dotyczący tego, w jaki sposób chce zarabiać. Oczywiście nie wszyscy zajmujemy się inwestycjami, natomiast każdy z nas powinien w jakimś sensie interesować się ekonomią, rynkami finansowymi. To ma ogromne znaczenie z punktu widzenia właśnie budowania własnego dobrobytu. Każdy sposób, w zależności od tego, jak bardzo nas to fascynuje, jest dobry. Tak naprawdę powinniśmy być krytyczni do wszystkiego, co słyszymy. Można iść tak daleko, aby rozumieć manipulację na rynku, którą ja się zajmuję, którą widzę, rozpoznaję. Ale to jest już pasja związana z życiem zawodowym. Natomiast z punktu widzenia podejścia, rozpoczęcia, to tak naprawdę próba zrozumienia tego, w jaki sposób działają rynki i zbudowania własnej metody. Kiedy widzę dzisiaj po danych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, jak dużo osób rozpoczęło swoją przygodę, otwierając rachunki inwestycyjne, rachunki maklerskie w różnego rodzaju instytucjach, do gry na giełdzie, inwestowania, tak naprawdę spekulacji, to zastanawiam się, gdzie ci ludzie byli wcześniej. Oczywiście oni mogli, część z nich być zamrożona w tym sensie, że zamknęła rachunki poprzednio kiedyś i zna się na giełdzie, słyszała o niej i również już inwestowała, ale wielu z tych osób jest zapewne zupełnie nowymi inwestorami. A to jest chyba po latach 90. obecnie największy skok liczby otwartych rachunków. To zastanawiam się, czy to jest, w jaki sposób ci ludzie postrzegają rynek, tak? On oczywiście płaci, tak? On często daje temu pierwszemu, tej pierwszej naszej transakcji zysk, ale pozostanie znowu okres, w którym trzeba będzie zastanowić się, co zrobić w tej nowej sytuacji rynkowej. Ja ostatnio miałem przyjemność prowadzić webinar zorganizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w połowie kwietnia. Wcześniej chciałem rozpoznać pewne informacje, pozyskać informacje, przygotować się do tego webinaru. Dotyczyły one różnych sfer, również i technik Dina Polego, ale zapytałem ludzi, czy w czasie ostatniego spadku na rynkach, który rozpoczął się w lutym, jak im się udało wyjść z tego, czy stracili, czy zabezpieczyli swój kapitał i czy zarobili być może. Więc około 57% respondentów, to była nawet duża grupa, która odpowiedziała na te pytania, więc taka reprezentatywna powiedziałbym. Około 57% osób stwierdziło, że niestety stracili. 32% osób odpowiedziało, że zabezpieczyło swój kapitał. Jedynie albo aż 11% powiedziało, że zarobiło. Skoro odpowiadały osoby gdzieś w połowie kwietnia, duża część z tych osób mogła już działać na rynkach, albo zapewne była na nich znacznie wcześniej, nie w momencie, kiedy ten przyrost rachunków maklerskich zdarzył się w ostatnich tygodniach czy miesiącu. Więc tak Piotrze, naprawdę oni są pobyci z rynkiem, jeszcze. Tak. Piotrze, jeszcze chciałem zapytać o konferencję online dotyczącą poziomu Dina Polego. 9 maja będzie miała ona miejsce. Czy mógłbyś nam tak powiedzieć w kilku zdaniach, czego będzie dotyczyła i co możemy tam się spodziewać?
Tak. W tym czasie, kiedy wszyscy jesteśmy w domach, tak, a ręki dla większości z nas były łaskawe i są nadal, pomyślałem, że tak ogromna rzesza ludzi trafiająca na rynek przynajmniej mogłaby spróbować zdobyć nowe umiejętności. To jest oddźwięk na również te pytania. 9 maja organizujemy wspólnie z przyjaciółmi konferencję Dinapoli Virtual Conference w sobotę. W związku z tym, jeżeli macie ochotę patrzeć, w jaki sposób ja handluję pozostałe osoby, zapraszam do zapisów. To jest bezpłatna konferencja, bardzo dużo wiedzy eksperckiej, ludzi, praktyków, którzy handlują na rynkach. Więcej możecie dowiedzieć się na dvc.poziomydinapolego.pl albo po prostu wejdźcie na nasz profil Dinapoli Trading Techniques na Facebooku albo Piotr Grela Dinapoli Expert na Facebooku. Tam spróbujemy pokazać metody, które uchroniły wielu inwestorów od problemów, a wielu dały ponadprzeciętne zyski w tym okresie. Jeżeli szukacie, to może akurat zainteresują Was techniki Dinapolego, to chciałem przekazać, mówiąc przede wszystkim o tym, żebyście szukali własnej metody, sposobu na inwestowanie. W pewnym momencie inwestowanie stadne nie zda egzaminu, w związku z tym warto zastanowić się, jaki jest mój styl. Może akurat to zainteresuje Was. Więc zapraszam na konferencję 9 maja, Dinapoli Virtual Conference. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Piotr Grela, Dinapoli Expert. Widzę.